Już w najbliższą sobotę odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczną się o 10:30 mszą w intencji ojczyzny, która zostanie odprawiona w konkatedrze świętego Aleksandra. W samo południe pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego powita zgromadzonych prezydent Suwałk. Wystąpią zaproszeni na uroczystość goście, po czym odbędzie się apel pamięci i oddana zostanie salwa honorowa. Na godzinę 19:00 w Suwalskim Ośrodku Kultury zaplanowano uroczysty koncert zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna. Formacja zaprezentuje tańce narodowe. Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie już uatrakcyjnione zostanie kolejną grą miejską zorganizowaną przez niezawodne Muzeum Okręgowe. Suwalczanie niezwykle chętnie uczestniczą w tej formie świętowania. Bawią się przy tym znakomicie, a przy okazji lepiej poznają historię. Dotychczas organizowane tego rodzaju zabawy były wręcz oblegane przez mieszkańców Suwałk. W uroczystościach zapowiedział swój udział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Dzień wcześniej, w piątkowe popołudnie, uroczystością zostanie zakończony proces renowacji zabytkowej bramy wjazdowej do kompleksu byłej jednostki wojskowej przy ulicy Pułaskiego. Szczególną atrakcją będą cztery jeźdźcy konni w mundurach ułanów grochowskich. Wjazd do dawnych koszar kawaleryjskich został odrestaurowany dzięki inicjatywie mieszkańców miasta, a sfinansowano go z budżetu obywatelskiego.